Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia. Dawno już nie nagrywałem i tak naprawdę mam nadzieję, że czekałeś na nowy film. Moja motywacja do pracy troszeczkę spadła, więc nie byłem w stanie nagrywać. Wracam z serią dotyczącą egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzamin B34 i mam nadzieję, że przyda się to też za 2 lata do egzaminu BD31. Te egzaminy miałem już rozwiązane na swojej stronie internetowej, którą usunąłem i teraz te egzaminy prześledzę, pokażę Ci, na co zwracać w nich uwagę, czego one dotyczyły, jak są punktowane. Mam nadzieję, że taka seria pomoże Ci bez stresu przystąpić do sesji egzaminacyjnej, a przynajmniej ten stres zredukuje. Fajnie wiedzieć, co będzie się zdawało. Dobra, jak będzie wyglądała taka seria? Seria będzie składała się z poszczególnych egzaminów, które były na mojej stronie internetowej. Każdy z egzaminów będę śledził i omawiał w przeciągu 25 do 30 minut. Także będzie to jakby rozwiązanie takiego egzaminu w przeciągu pół godziny. Takich filmów będzie około 6. Z tym, że nauczony swoją sytuacją, nie mówię na zapas już co będzie, bo tak naprawdę zależy to od wielu czynników. Między innymi dlatego, czy mi się chce nagrywać, czy mam motywację. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o motywację, to nie jest to kwestia jakichś łapek w góry i subskrypcji, których sobie założyłem, których jakby nie ma. To jest kwestia motywacji wewnętrznych mojej osobowości, więc mam nadzieję, że dotrwam do końca chociażby tej serii. Nie jest to takie proste. Każdy twórca internetowy, myślę, że przeżywał coś podobnego. Koniec tego gadania, zapraszam do oglądania pierwszego egzaminu. A więc mamy tutaj egzamin. Nazwa kwalifikacji to wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i opracowanie wyników pomiarów. Oznaczenie kwalifikacji B34. W tym miejscu wpisujemy numer PESEL w każdą kratkę jedna cyferka. Z prawej strony będzie miejsce na naklejkę, którą dostaniecie. Tutaj przyklejamy naklejkę z numerem PESEL. Broń Boże, nie przyklejamy naklejki, w którym jest imię i nazwisko, ponieważ egzamin jest anonimowy. Czas trwania egzaminu to 180 minut. Tutaj macie egzamin, który odbył się w roku 2015. Tutaj macie instrukcję dla osoby zdającej. Przeważnie ta instrukcja będzie jeszcze powiedziana przez albo przewodniczącego komisji, albo osobę techniczną, która Wam to wszystko wytłumaczy. Nie stresujcie się tym, ponieważ te osoby mają obowiązek zadbać o to, żebyście to dobrze zakodowali, więc leży to po ich stronie. Jak dostaniecie arkusz i już będzie godzina, w której można otworzyć ten arkusz, na przykład godzina tam 8:00, wcześniej nie można otworzyć arkusza, załóżmy, jeżeli sesja ma się zacząć o 8:00, trzeba będzie rozciąć karteczki zaklejone naklejką i sprawdzić, czy są wszystkie strony, czyli na przykład jeżeli jest 7 stron, to jest każda strona jest dobrze skserowana. Możecie zapoznać się z treścią zadania, macie na to 10 minut, które nie jest wliczane w te 180 minut, czyli 3 godziny zegarowe. Jeżeli pojawi się, a w naszym przypadku B34 pojawia się taka sytuacja, w której trzeba jakiś rezultat zgłosić przewodniczącemu lub egzaminatorowi, jest to po prostu centrowanie poziomowanie, które należy zgłosić gotowość do pomiaru poprzez podniesienie ręki, wtedy egzaminator podchodzi i sprawdza, czy poprawnie to zrobiliście i wstawia Wam w karcie odpowiedzi rezultaty, że tak lub nie. Po zakończeniu wykonania takiego zadania należy odłożyć arkusz na stoliku lub przez podnoszenie ręki zasygnalizować koniec i przekazać na przykład swój egzamin do komisji. Następnie po uzyskaniu zgody należy opuścić salę egzaminacyjną. Tutaj macie powodzenia. W przypadku braku numeru PESEL, seria i numer paszportu. No ale wszyscy mają PESEL. Ja nie rozumiem, o co tam chodzi za bardzo, ale zostawmy to. Na czym będzie polegało zadanie egzaminacyjne? Wyznaczyć współrzędne XY oraz wysokość punktu B oraz wysokość punktu C, a także obliczyć różnicę wysokości pomiędzy tymi dwoma punktami, różnicę pionową V, między punktami B i C leżące na jednej płaszczyźnie pionowej, czyli punkty będą przyklejone na ścianie. Na stanowisku pomiarowym w punkcie A wykonaj pomiar wysokości instrumentu i A oraz w dwóch położeniach lunety pomiar odległości poziomej do punktu B, tak, czyli nasze stanowisko A do punktu B mierzymy w dwóch położeniach lunety oraz kątów pionowych ZB i ZC do punktu B i punktu C. Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego, który będzie dla Ciebie przygotowany
Centruj go, spoziomuj i zgłoś gotowość do wykonywania pomiarów. Wyniki pomiarów, obliczeń zapisuj w dziennikach i zastosuj do obliczeń wysokości HB i C, punktów B, C oraz wysokości delta HB, C. Do obliczenia współrzędnych X, Y punktu P zastosuj dane podane w tabeli współrzędne punktów A i 1. Te punkty będą podane. Wykonane wcześniej pomiary kąta poziomego oblicz w dzienniku kątów poziomych. Oblicz też azymuty 1A i azymut AB oraz współrzędne XY punktu B. Wykonaj szkic położenia punktu w rzucie poziomym i pionowym. Tu będą dwa szkice i zapisz wyniki pomiarów i obliczeń. Pomiarów i obliczeń, to jest ważne. Wyniki końcowe podaj z dokładnością do 1 cm. Końcowe, czyli wcześniej na przykład wysokość instrumentu można zmierzyć do milimetra. Jeszcze tutaj jedna rzecz. O, wysokość instrumentu możemy zmierzyć z większą precyzją, natomiast później zaokrąglamy do 0,01 do centymetra i to będzie w rezultacie punktowane, więc nie starajmy się robić dokładniej. Zapisujemy wszystko w tabeli, po zakończeniu odkładamy sprzęt w miejscu pobrania, czyli odkładamy, po prostu składamy sprzęt. To jest szkic poglądowy, w którym zobaczymy, jak wygląda nasza sytuacja w terenie, odzwierciedla ona sytuację, którą będziecie mieli na stanowisku. Czyli zobaczcie, macie tutaj stanowisko A, przyklejone będzie na pewno na ziemi centrem, na którym będziecie centrowali, poziomowali. Na ścianie będzie Wasze nawiązanie też o znanych współrzędnych i nawet wysokości, nie wiem po co, punkt 1. I tutaj macie do pomiaru punkt B, który będzie też wyraźnie oznaczony. Jeżeli coś jest niewyraźnie, proszę to zgłosić. Macie mieć totalny komfort pracy. Tutaj macie kąt beta poziomy, który został już zmierzony, zresztą zobaczycie to później, taka dziwna sytuacja troszeczkę. I odległość AB, którą należy pomierzyć w dwóch położeniach lunety. Tutaj macie przekrój pionowy, czyli szkic pionowy, czyli Wasze stanowisko A o znanej wysokości, odległość DAB, zauważcie, że punkty BC leżą w jednej płaszczyźnie pionowej. Tutaj należy zmierzyć wysokość instrumentu i A. Zauważcie, że będziecie mogli korzystać z tych szkiców po to, aby później zrobić swoje. To jest bardzo ważna informacja. Mamy do pomierzenia dwa kąty pionowe od zenitu do punktu C i do punktu B i następnie mamy tą różnicę wysokości, która jest naszym jednym z ważniejszych rezultatów, czyli odległość pionowa pomiędzy B i C, czyli przewyższenie między tymi dwoma punktami. Dobra, to już mamy. I teraz zobaczcie, tu są współrzędne, z których będziemy korzystali. Mamy tutaj x, y oraz h, wysokość punktu A oraz x, y oraz wysokość punktu 1. Nie wiem, po co jest ta wysokość punktu 1. Ona nam się nie przyda, ale fajnie, że jest. Wykaz wzorów pomocniczych. Zauważcie, że mamy tutaj azymut boku następnego dla kątów lewych. Polecam tutaj mój film. I mamy wzór na przewyższenie na podstawie długości kąta zenitalnego dla niwelacji trygonometrycznej. Te wzory bardzo pomogą osobom, które boją się, że pamiętają coś nie tak, zwłaszcza dla azymutu boku następnego, bo to większość osób myli. Ja tak samo też mylę, muszę to sobie rozpisać. Dobra, i tutaj zobaczcie, cały czas jeszcze jesteśmy w tych rezultatach. Zobaczcie, mamy 6 rezultatów, które na pewno będą punktowane. To pomierzona odległość od stanowiska A do punktu B oraz obliczone średnie wartości kątów pionowych ZB i ZC do punktów BC. Dalej, kolejny myślnik to obliczone wysokości HB i HC punktu B i C oraz różnica wysokości pomiędzy nimi, czyli przewyższenie. Dalej, obliczony kąt poziomy beta z pomiarów, których Wy nie wykonywaliście, obliczone azymuty 1A oraz AB ze współrzędnych XY punktu B, szkic sytuacyjny położenia AB1 w płaszczyźnie poziomej z wynikami pomiarów i obliczeń oraz szkic w płaszczyźnie pionowej z wynikami pomiarów i obliczeń. A także tutaj fajny rezultat, centrowanie, poziomowanie instrumentu oraz bezpieczne wykonywanie pomiarów, czyli tak naprawdę z marszu możecie dostać tutaj około 10-15%. Teraz to jest już mój pierwszy pomiar. Na stanowisku A, tutaj zaznaczyłem w kolumnie pierwszej cele A, numer stanowiska A, przepraszam, cele B, czyli mierzę odległość do punktu P w pierwszym położeniu lunety, w drugim położeniu lunety,
Pierwszy, drugi pomiar, dwukrotny pomiar wykonałem. Wyszło mi 4 metry. Tak, czyli tu wyszło mi 4 metry. Uśredniona wartość. No dwa razy tutaj zmierzyłem. Mógłbym zmierzyć jeszcze raz. Tak naprawdę jakbym zmierzył raz, to wyszłoby 4 metry po prostu wyszło. Tutaj mamy pomierzone kąty pionowe do punktu B i do punktu C. Numer stanowiska w kolumnie 1 to A. Oznaczenie celu B i C. Zauważcie, że te kąty mierzy się w jednej linii poziomej, a mamy tutaj 5 linii poziomych, więc ja tutaj robię sobie odstęp dla zwiększenia czytelności moich wyników pomiarów. Czyli zmierzyłem, nacelowałem na punkt B, odczytałem wartość w pierwszym położeniu lunety dwukrotnie, w drugim położeniu lunety dwukrotnie i zgodnie z tym, jak w dzienniku kątów pionowych, zapraszam do mojego filmu z kątami pionowymi z tym dziennikiem, obliczyłem wartość w kolumnie 8, wyszło mi 77,1181. Tutaj jeszcze macie miejsce na wysokość instrumentu. Tak naprawdę mógłbym zmierzyć to bardziej precyzyjnie do milimetra, jeżeli miałbym łatę. Tutaj mamy szkic poglądowy, czyli od zenitu do punktu B i od zenitu do punktu C. Prześledźcie sobie ten dziennik. Dalej, obliczenie wysokości punktu B i wzór na niwelację trygonometryczną, to też jest w moich filmach. Czyli wysokość stanowiska plus wysokość instrumentu plus przewyższenie. Spójrzmy na rysunek poglądowy. Mamy wysokość punktu A nad poziomem morza, dodajemy do tego wysokość instrumentu i dodajemy do tego przewyższenie, czyli wzór, który macie tutaj nawet zapisany, czyli długość razy kotangens kąta zenitalnego, który został zmierzony do danego punktu. Wynik podaje, tak naprawdę tutaj może pogubiłem troszeczkę w obliczeniach jednostki, bo dałem tutaj grady, a tu powinienem wpisać metry. Na końcu mój wynik zaokrąglam do dwóch miejsc po przecinku i wyszło mi 282,75. Zwracam uwagę na to, że zapomniałem jednostek. Zauważycie, że nie będzie to punktowane, ale tak naprawdę powinienem to zrobić dla takiej matematycznej higieny umysłu. HC. Podobnie, ta sama wartość, jeżeli chodzi o wysokość stanowiska, bo mierzyłem z tego samego stanowiska. Wysokości instrumentu nie zmieniałem i długość ta sama do punktu B. Zmienił się tylko kąt. Punkty leżą w jednej płaszczyźnie pionowej. Musicie na egzaminie założyć, że ściana jest prosta. Obliczenie różnic wysokości między punktami B i C. Prosta sprawa. Wysokość punktu C, czyli dalszego punktu, minus wysokość tego bliższego B, czyli 284,55 minus 282,75, wyszło mi 1,80 m, czyli dokładnie tyle, ile ja mam wzrostu. Dobra, idziemy do dziennika kątów poziomych. Tu będzie troszeczkę dziwna sytuacja. Zauważcie, że w kolumnie pierwszej, drugiej, w kolumnie trzeciej, piątej, te wyniki, tak naprawdę rezultaty pomiarów są dane. One były pomierzone, tutaj nie trzeba było tego mierzyć. I zauważcie, że z lewej strony jest punkt 1, a z prawej punkt B. Tutaj natomiast zostało to troszeczkę dziwnie pomierzone. Nie wiem, czy po to, żeby Was zmylić, ale tak po prostu raczej się nie mierzy. Pierwszy punkt zawsze się mierzy, mierzyło się, przynajmniej mnie tak uczyli, że mierzyć na punkt bardziej z lewej strony, czyli ten, który po prostu od którego będziemy zwiększali wartości kątowe, ponieważ wartości kątowe zwiększają się wraz z ruchem wskazówek zegara. Natomiast tutaj zostało najpierw pomierzone na punkt B, który jest dalej, a później na punkt 1. Zauważcie, że na początku była większa wartość kątowa, później mniejsza. Większość z Was się uczy, żeby zerować na lewym kierunku i później celować na prawy. Dlatego, że jest łatwiej, bo później łatwiej jest odejmować od większego mniejsze. Prześledźcie bardzo uważnie ten dziennik, ponieważ może czasami będą chcieli Was po prostu zmylić, żebyście wartość zamiast 50 gradów obliczyli jako chociażby 250. Tutaj wartość kąta pomierzonego w dwóch seriach ze stanowiska A wyszła 50 gradów i to jest prawidłowa odpowiedź, więc naprawdę polecam prześledzić dokładnie ten dziennik. W 11 kolumnie macie tutaj szkic poglądowy tego kąta. I zauważcie, że może Wam się pomylić w tym szkicu poglądowym, żebyście nie wstawili z lewej strony punktu B. Ale mam nadzieję, że jak prześledzicie to, zrozumiecie, o co mi po prostu chodzi. Nie jest to trudne, ale wymaga obserwacji. Dobra, przechodzimy teraz dalej. Mamy dziennik obliczenia współrzędnych. Zauważcie, że jedną sprytną rzecz, tak naprawdę jest to wycinek zadania, tak naprawdę jest to ciąg poligonowy. Zauważcie, że to jest wycinek ciągu poligonowego, a nasz kąt beta jest traktowany jako kąt lewy, stąd wzór na kąty lewe. Czyli mamy oznaczenie punktu,
czyli punkt 1, przechodzimy do punktu A i później idziemy na punkcie B. Na punkcie B został zmierzony kąt poziomu, on wyniósł 50 gradów. Tutaj obliczony azymut 1A to azymut 200 gradów. 200 gradów. I teraz jak ten azymut został policzony? Następny, zauważcie, że zgodnie ze wzorem to jest 200 plus 50, czyli 250 minus 200 wychodzi 50. Obliczenie azymutu 1A. Tutaj mamy wzory na przyrosty. Odejmuję na przyrostach i zauważcie, że nie mogę tutaj jakby ten azymut rozpatruję, mogę rozpatrzyć sobie na rysunku pomocniczym. Zauważcie, że jest to po prostu linia prosta, która jest równoległa do osi X. Tutaj między tymi dwoma punktami nie ma zmiany na Y. I ten azymut wyniesie 200 gradów. Z prawej strony macie taką regułę. Oczywiście można to policzyć. Ale gdy delta Y jest równa 0, to znaczy, że nie ma różnicy współrzędnych na dwóch punktach na Y, a delta X jest mniejsza od 0, w naszym przypadku minus 200, to azymut jest 200 gradów. Gdyby ten znak delta X byłaby większa od 0, to wtedy azymut byłby 0 gradów. Natomiast nasz azymut wyniósł 200 gradów. W tym przypadku możemy to obliczyć na kalkulatorze. Nie ma problemu, ponieważ nie będziemy dzielili przez 0. Są przypadki, w których jeżeli azymut wychodzi 100 albo 300, wtedy różnica na x jest 0 i nie można wtedy podzielić przez 0. Więc uważajcie, jeżeli azymut jest 100, 0, 100, 200, 300, 400, a 400 to 0, możecie mieć troszeczkę problemu. Polecam prześledzić to, co tutaj zostało zrobione, ewentualnie policzyć sobie jak normalny azymut, ale zwrócić uwagę na to, że w tym przypadku azymuty się zachowują troszeczkę inaczej. Obliczenie azymutu boku następnego. To wszystko robię w brudnopisie, zauważcie. Wzór na azymut dla kątów lewych macie zapisany tam na górze, czyli azymut plus kąt minus 200 gradów. W naszym przypadku to 200 gradów plus 50 gradów minus 200 gradów wyszło 50 gradów. Tutaj macie rysunek pomocniczy, ponieważ ja tych wzorów nie znam na pamięć, a tak naprawdę robiąc ten egzamin, szczerze powiem, że nie zauważyłem tego wzoru, który był mi dany, więc zwracam uwagę na to, że na egzaminie są dane wzory. Ja przekombinowałem troszeczkę. Dobra, tutaj jeszcze wracam, żeby Wam pokazać ten wzór, zauważcie, wzór pomocniczy. Ja go przeoczyłem, tak naprawdę ułatwiłoby mi troszeczkę pracy. Ale i tak w czasie pewnie bym się zmieścił, ponieważ czasu jest dużo. Zauważcie, że tu jest kawałek poligonu, czyli mamy, wpisujemy długości boków, to ze współrzędnych 200 metrów i 4 metry pomierzone. Dalej, przyrosty współrzędnych, obliczony długość razy kosinus, długość razy sinus i zauważcie, że ostatnie kolumny 7-8 to są moje współrzędne, które mam policzyć, a mam policzyć współrzędną punktu B. Nie ma tu żadnej kontroli tak naprawdę, więc traktujmy to jako wycinek zadania, ponieważ zadanie jest troszeczkę śmieszne z perspektywy analizy dokładności. Tutaj mamy, zauważcie, szkic. Szkic w płaszczyźnie poziomej, w którym mamy zawrzeć wyniki moich pomiarów i obliczeń. Zauważcie, że mam tutaj stanowisko znanych współrzędnych. Mam współrzędne punktu 1 i B, które policzyłem, znaczy 1 było dane, B policzyłem, pomierzony kąt poziomy, beta, znaczy obliczony, bo on był pomierzony przez kogoś innego, nie przeze mnie, i 4 metry, czyli długość, którą pomierzyłem, moja uśredniona długość. Dodatkowo, jeżeli jest to płaszczyzna pozioma, dodałem strzałkę północy. Strzałkę północy na egzaminie dodajecie w miejscu, w którym macie wolne miejsce, w obojętnie jaki sposób. To nie ma znaczenia, ważne, żeby była, ponieważ tej północy nie jesteście w stanie określić. Zadanie jest abstrakcyjne. Płaszczyzna pozioma. Zauważcie, że ja tutaj tak naprawdę skorzystałem z tego szkicu poglądowego na wyżej, który był. Zawarłem tutaj stanowisko. Tak naprawdę powinienem wpisać wysokość stanowiska. Zapomniałem o tym, ale nie jest to punktowane. Zresztą zobaczycie. Wysokość instrumentu, przewyższenie, wartości wysokości punktu B i C, kąty pionowe i długość AB do punktu B, czyli 4 metry. Czyli mamy tak naprawdę dwa szkice. W płaszczyźnie pionowej pamiętajmy o tym, że strzałki północy nie zawieramy, ponieważ nie ma ona tam znaczenia. I teraz tak, zauważcie, tutaj
podaję Wam rezultaty, czyli to, co jest punktowane przez egzaminatora. Pierwszy rezultat, teraz zauważcie, zapisał oznaczenie stanowiska, zapisał długość w pierwszym i drugim pomiarze, obliczył średnie wartości długości, obliczył średnią wartość długości, czyli te 4 metry, które mi wyszły. Kolejne, dziennik pomiaru kątów pionowych. Zauważcie, że no to jest bardzo ważne, byście wiedzieli, jak to jest oceniane. Zapisał stanowisko A, oznaczenie C lub BC, zapisał odczyty w dwóch położeniach lunety, zapisał średnią wartość kąta, wykonał kontrolę, czyli to jest ten dziennik kątów pionowych. I zapisana wysokość instrumentu. Zauważcie, że tu nie ma do jakiej, czy do centymetra, czy do milimetra ma być to pomierzone. W rezultacie tego nie ma. Tak naprawdę możecie wpisać 4 metry. Egzaminator powinien Wam to uznać, bo tutaj nie ma w kryterium, czy dobrze zapisał, tylko że po prostu zapisał. Więc warto wpisywać wszędzie, w puste miejsca. Tutaj macie obliczone wartości i zauważcie, że Wasza tolerancja błędu jest plus minus 5 cm. Tak samo dla przewyższenia jest plus minus 5 cm. I obliczone wartości, obliczone wielkości podane z dokładnością do centymetra. Uważajcie, tutaj, tak jak było wcześniej powiedziane, ma być do centymetra. Zauważcie, że tutaj, tam gdzie jest numer stanowiska, jest tutaj 6 takich potrójnych kratek, to znaczy, że egzaminator sprawdza to naraz dla 6 stanowisk. I rezultat trzeci to jest ten kąt poziomy. I tutaj akurat zauważcie, jest tylko 4. Są tylko 4 rezultaty. Każdy jest oznaczany literą tak lub nie. Znaczy, przepraszam, literą T lub N, oznaczające tak lub nie. Chyba to oznacza tak lub nie. I rezultat czwarty to są te azymuty policzone oraz wartości współrzędnych. Zauważcie, że tutaj jest aż... No jeżeli na przykład cały rezultat, ja już sobie to obliczyłem wcześniej, bo tam jest 47 czy tam 48 rezultatów, to jeżeli byście ten czwartego rezultatu od 1 do 10 nie uzupełnili, to byście po prostu nie zdali egzaminu, więc ważny rezultat. Prześledźcie to bardzo dokładnie, za co są te punkty. Ok, i ostatnie rezultaty to jest szkic z wynikami obliczeń w płaszczyźnie poziomej. Tu musi być narysowana strzałka północy. Zapisane wartości współrzędnych punktu AB1, zapisana wartość kąta poziomego oraz pomierzona uśredniona wartość długości pomiędzy punktami A i B, którą trzeba było pomierzyć. Tak naprawdę jedyna rzecz, którą trzeba było pomierzyć, to jedną odległość do punktu, więc naprawdę nie bójcie się tego egzaminu. No i tutaj szkic. Co należy zrobić? Wysokość instrumentu wpisać, wysokość stanowisku instrumentu A zapisane, no i to, co u mnie jest na szkicu. I na końcu przebieg, poziomowanie, centrowanie, zdający z poziomową tachimetr, centrowo tachimetr, bezpiecznie posługiwał się tachimetrem. Tutaj macie 3 rezultaty, także niezbyt wiele, ale no tych procent z 10 może będzie za te rezultaty. Razem tych rezultatów jest 47 bodajże, więc tak naprawdę każdy rezultat, w zależności jaką ma wagę, to jest mniej więcej około 2, tam ileś procenta. Więc tak naprawdę możecie zrobić tych błędów bardzo mało, bo około 12. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym egzaminie.